Hej wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony jak zawsze Kinga. A w dzisiejszym filmie robimy proste zdjęcia, które możemy zrobić w domu. Edycja świąteczna. Zanim przejdziemy do robienia zdjęć, oczywiście pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Na dole macie przycisk czerwony lub czarny, teraz są różne kolory, a w święta zmienia on kolor na zielony, więc sprawdźcie koniecznie, czy u was też się zmienia na ten kolor. Dajcie łapkę w górę oraz w komentarzu napiszcie, czy zrobicie któreś z tych zdjęć. A my przechodzimy do filmu. Do pierwszego pomysłu będą nam potrzebne oczywiście lampki, jakiej długości wam pasuje, jakieś ładne tło, ładne ubranko i będziemy odtwarzać to zdjęcie. Więc ja się jakoś tymi lampkami teraz owinę. No i teraz jakoś się ustawiamy, a lampki idą do obiektywu kamery i wasz fotograf musi już jakoś tam poustawiać. O, Bezia przyszła! Oj, cynamon! No i robimy zdjęcie. Dobra, jak pierwsze zdjęcie mamy zrobione, to przechodzimy teraz do zdjęcia numer 2. Tym razem będziemy odtwarzać to zdjęcie i do tego będziemy potrzebować papieru do pakowania i jakiegoś stojaka, albo nie wiem, albo na przykład dwóch krzeseł. Bo słuchajcie, zawijamy papier w ten sposób, jakoś go sklejamy i robimy dziurę na środku, której potem będzie moja głowa. I z takim przygotowanym papierem do pakowania możemy zacząć robić zdjęcia. Tak, te zdjęcia mamy gotowe, to przechodzimy do zdjęć numer 3. Do trzecich zdjęć również potrzebujemy jakiegoś statywu bądź jakiegoś patyka zawieszonego lub sufitu. Potrzebujemy także nitki bądź żyłki, czegoś cienkiego, przezroczystego, białego, co pasuje do ścian, oraz bombek. Potrzebujemy różnych bombek, które będziemy zawieszać właśnie na sznurku, na nitce tutaj. Będą ładnie zwisać, a my w tych bombkach będziemy robić zdjęcie, a dokładnie odtwarzamy te zdjęcia, które wam się tutaj pokazują. Będziemy robić coś w tym stylu. Także teraz się bierzemy za zawieszenie bombek, bo to coś czuję, że chwilę potrwa. Więc jak bombki mamy już zawieszone, zawiesiłam tylko 6, bo słuchajcie, to by zajęłoby mi wieczność. Ale mamy bomby, mamy bombki, mam sweterek świąteczny, zmieniłam, żeby było, żeby pasowało mi tutaj do tego koloru bombek. I robimy foty. A już ostatnim, czwartym pomysłem są zdjęcia z laseczkami cukrowymi. To zdjęcie jest już trochę oklepane, wszyscy o tym wiemy, ale stwierdziłam, że również je dodam, bo możecie je zrobić prosto w domu. A jeżeli chodzi o inspirację, jest to to zdjęcie. Tutaj mamy właśnie 4 różne pomysły z tymi laseczkami cukrowymi i zaraz coś wymyślimy także i my. Dobra, i to było ostatnie zdjęcie. Dajcie znać w komentarzach, jak podobają wam się zdjęcia, które zrobiłam z inspiracji z Pinteresta oraz z TikToka. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Jeszcze raz wam powtarzam, w Wigilię, dokładnie w Wigilię, jeżeli to oglądacie, zmienia się kolor subskrypcji, więc sprawdźcie, czy wam też się zmienił. A ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już jutro. Pa!